Jest już ciemno, wszystko jedno. Zaplanowaliście. Pytam siebie, czym jest piękno. Uwaga! Piękne usta, jasne dłonie, czyste myśli. I to jest takie najbardziej. O Boże, i mówi tak jak ja, myślę sobie, jak jesteś słaby, to patrz, to na nią patrz. A co w myślach? A w myślach chodź tu do mnie, poczuj się. Jeszcze do tego musi być układ. Poczuj się. Nie, dobra, stary chłop, a robi jakieś Backstreet Boysy, no. Ale super, co? Poczuj się. Weźmiesz nas do chórków? Piotr Kupicha w naszym mobilnym studiu. Wolę baby. Hej. Nie, no dobra, wezmę was do chórków. Uff. To był żart, taki się poranny żart, żeby troszeczkę tak... Ale my się przygotowywaliśmy cały tydzień do tego występu, a ty po prostu... A, lekcje śpiewam. Tak, widziałem jak śpiewałeś przy Ajkosie. Piotr Kupicha, wokalista, kompozytor, gitarzysta w naszym mobilnym studio. Nie widzą tego nasi oglądacze, Onetrano, ale coś ci się stało w nóżkę. No wiesz co, Achilles był naderwany, no i rehabilitacja teraz, ale to trwa długo. A co się stało, powiedz, co ty robiłeś? Wiesz co, piłka nożna mnie pokonała, przez chwilę pomyślałem, że jestem Robertem Lewandowskim piłki nożnej. Aha, i chciałeś jechać na mistrzostwa tak, do Kataru. Pojechałem, tak, chciałem jechać na mistrzostwa, chyba mistrzostwa, tak sobie gdzieś pomyślałem, że jakieś takie w mojej głowie. Wybrałem się z menadżerem na piłkę, dostałem super korki, nie grałem w piłkę z 6 lat. Latałem tam i z powrotem po boisku, ani razu nie dotknąłem piłki, ale najważniejsze, że latałem, wystawiałem się na pozycję. Czyli tak grałeś jak Robert Lewandowski w polskiej reprezentacji, kiedy nie bez piłki, ale odciąga zawodników, tak? Dajmy Robertowi spokój w polskiej reprezentacji, jest mistrzem świata, a co tam będzie... Ale faktycznie tak było, że w piłkę nie gram, ale dostałem profesjonalne korki, to było profesjonalne boisko. I co jest bardzo ważne, dlaczego ten Achilles myślę, że się naderwał, bo nikogo nie znałem, a kiedy nikogo nie znasz, chcesz się po prostu pokazać, to jest nasza natura ludzka, natura chopska, męska, no i tak, takie, to jeśli będziesz miał okazję, siatkówka, koszykówka, piłka nożna i ekipa, cześć, dzień dobry i będziesz, i oczywiście jak ktoś powie, czy robisz wsad, nie wierzę, Tomek, że powiesz inaczej, a słuchaj, robisz wsad do kosza, ale jasne, to Tomek jak Siekielski odpowie, jak Jordan. Odpowie, znaczy tak, myślę, że jeszcze bym spokojnie zrobił taki wsad do kosza, spokojnie. Jasne. No i to myślę, że to jest po prostu nasza natura, ludzi, którzy chcą od życia uczknąć coś więcej. No i potem i tak jest, 43 lata, rehabilitacja 6 miesięcy. Dziękuję, do widzenia. Ale wciąż lubisz nowe wyzwania? Tak jesteśmy skonstruowani, tak. Mógłbyś żyć bez nowych wyzwań? Nie. Dlatego też zgodziłeś się zostać redaktorem? Bo tutaj to nie jest przypadek, że się pojawiasz, będziesz... A skąd wiesz, że pracowałem w firmie doradczo-szkoleniowej? chodzi mi o plejadę, którą będziesz zarządzał jutro. O mój Boże, miałem kiedyś szefa. Na serio? No na serio? Ciekawe, czy artysta tylko, jest w stanie zarządzać co, tylko bez grupą zwolnień. Ludzi. Bardzo ci proszę, bez zwolnień. Raczej spróbuję wszystkie swoje komunikaty przekazywać piosenkami, czy na przykład jak będę chciał kogoś zwolnić, to mu powiem, jest już ciemno. Wszystko jedno. Jak będę chciał kogoś zmotywować, to mu powiem, pokaż nas, co cię stać, ale nie jeden raz. A jak ktoś będzie jeszcze taki troszeczkę niepewny, to mu powiem, na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Czy ty... Albo swoje szczęście znam. Słuchaj, bo ty zarządzasz tak naprawdę, no nie chcę tego, no tak, biznesem, no. Tak, ale to jest mała fabryka. Ja miałem w ogóle szefa... Ale czy ty naprawdę zarządzasz w ten sposób? Nie. Wiesz co, to wiesz co, zarządzanie, myślę, że w ogóle u mnie nie ma zarządzania. Myślę, że przede wszystkim relacja z ludźmi polega na dobrej komunikacji, polega na tym, żeby... się słuchać, polega na tym, żeby rozmawiać nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Niesamowicie istotna jest rozmowa
nie tyle taka zawodowa, taka powiedzmy praktyczna, zadaniowa, ale ważne jest to, żeby rozmawiać z ludźmi o różnych sprawach. My się nie składamy tylko z samej pracy, ale składamy się, szczególnie w średnim wieku, z prawdziwego życia, czyli dzieci, rodzina, kobita, żona, rozwód, tamto, sramto, owamto, i o tym mniej więcej też są po prostu rozmowy z członkami zespołu. Rzeczywiście to potem no, nabierasz takiego szacunku, bo wiesz, że na tego kogoś możesz liczyć. Jesteś szefem, bardzo... który woli marchewkę? Używać marchewki czy kija? Nie, zdecydowanie lepszy jest kij i lepsza jest motywacja, ale tak naprawdę... Ale ważne też jest to, żeby dawać przykład, bo jeśli ty wychodzisz na scenę, śpiewasz z przodu, masz za plecami ekipę, za którą jesteś pewny, to naprawdę dużo łatwiej się pracuje. Tak mówię, powiedzmy, z mojego punktu widzenia, tego takiego mojego małego muzycznego biznesu. Boże, jak to jest beznadziejnie powiedziane, muzycznego biznesu. To jest nasza pasja, my to kochamy, ale jak już tak chcesz ze mną gadać, takim powiedzmy biznesowym, znaczy biznesowym, to też nie. Po prostu chodzi o to, że to są takie słowa, o których wszyscy państwo wiecie. Jeżeli jesteś gdzieś wystawiony na front, czy jesteś jakimś dyrektorem zarządzającym, dyrektorem generalnym, masz pod sobą ludzi i tak dalej, no to ci ludzie muszą być na tyle skuteczni, żebyś po prostu parł do przodu, mógł robić swoje, tylko doglądać. No i tak mniej więcej wygląda moja robota. Kiedy ja wchodzę na scenę, no to wtedy jestem naprawdę pewny za to, co się dzieje za moimi plecami, i myślę, że to jest klucz do tak naprawdę do takiego spokoju, bo kiedy tak samo w twojej robocie, ty też jesteś takim dużym kołem napędowym, kiedy wychodzisz do działań, nieraz masz coś w tyle głowy, ale musisz też mieć na kogo liczyć, bo to... No, oczywiście, no, to nikt nic sam nie osiągnie, zawsze są zespoły. Zawsze są ludzie, którzy gdzieś na zapleczu działają, tak. Zarówno w mojej branży, czy w twojej, to wszystko jest ważne, i ktoś, kto wierzy, że może sam w pojedynkę i komunikować zabojować, się, musisz się komunikować i wyznaczać sobie cele, i potem przez to, że ty sobie wyznaczyłeś cele, jeśli ty będziesz na scenie, czego nie lubię, to jest mało rock'n'rollowe, nie lubię na scenie, jak grasz, żeby ktoś był najebany, to absolutnie, to w ogóle nie wchodzi w grę, absolutnie, jeśli chodzi o fila. Jestem totalnym przeciwnikiem narkotyków. Więc jeśli ty pokazujesz, że wychodzisz na 120%, a ktoś z twojej ekipy technicznej i tak dalej, czy ten mają jakieś takie, powiedzmy... Zapędy, to w tym momencie to jest tak, że ty jesteś totalnie skupiony, przesz do przodu, a ten ktoś nie nadąża nad tym wszystkim, co się dzieje. No i w tym momencie można delikatnie pogadać, że słuchaj, jeden kieliszek mniej, działamy, robimy, po robocie możemy sobie razem usiąść i napić się piwa. Ale gadam o takich oczywistych rzeczach do pana Tomka, który wszystko wie, więc o czym my tutaj gadamy. A państwo też to wiecie. No właśnie nie, wiesz, raczej życie rock'n'rollowca kojarzy się z baletem, właśnie alko, dragi. Ale nie, to nie w Filu. No, w Filu to nie taka fabryka. No, my nie mamy aż takich... Higiena pracy musi być zachowana. Nie, tak? Musi być higiena pracy. To niekoniecznie. Przecież jak wychodzisz na scenę, masz ekipę przed sobą, którzy wymagają od ciebie odpowiedniej jakości. Że nawet, no wiadomo, że też chcą, żeby było jak anioła głos i tam inne. Ale to jest, Ale nigdy, dobra, nigdy ci się nie zdarzyło, że wyszedłeś na koncert, no tam lekko? Raz w 2007 roku, w 2008 raz może. I co, słabe doświadczenie? Słabe doświadczenie, nie masz kontroli nad tym, jesteś rozkojarzony. Koncert, tak samo jak, teraz powiem, życie, filozof się znalazł, koncert jak życie, jak pracę, jak zarządzanie zespołem, to jest element, który, no nie każdy to może robić, no bo nie każdy ma w sobie, no musisz mieć tą dyscyplinę. Jeżeli ty zarządzasz swoim zespołem, musisz mieć w sobie dyscyplinę. Nie będziesz miał tej dyscypliny, wprowadzi się chaos po prostu.
A powiedz mi, jak ty się motywujesz do tworzenia kolejnych hitów? Bo ja nawet pewnie nie zliczę sam, ile twoich utworów było absolutnymi hitami. I tak człowiek napisze świetne, stworzy świetne utwory. No i tak później wszyscy oczekują, że kolejny utwór to będzie znowu przebój, nie? Tak, no to jest też taka walka ze sobą trochę, bo na efekcie świeżości wszystko zawsze się udaje dużo łatwiej. Kiedy byłem młodym chłopakiem i wchodziły te wszystkie numery, które... Bo film ma 15 lat. Film ma równo 15 lat. Teraz też między innymi wydaliśmy płytę Fil 5. Słuchajcie, bardzo, bardzo prawdziwa płyta. Fil 5. Fil 5. Bardzo prawdziwe. Dlaczego prawdziwe? Żeby to nie były slogany. My jesteśmy muzykami, ja trochę śpiewam. Byliśmy prawie rok w studio. Codziennie nagrywaliśmy nowe instrumenty. Wszyscy są pasjonatami swoich instrumentów. Ja jestem pasjonatem śpiewania. To jest moja pasja. Kocham to, co robię. I ta płyta jest po prostu przede wszystkim taka prawdziwa, żywa dla fanów. Jak ma być Hammond, to jest Hammond. I ta płyta, no bo to jak to inaczej zrobić, słuchajcie, ta płyta wygląda tak. W ogóle taką okładkę wykombinowaliśmy. Dlaczego taka okładka? Fiat 126P. My jesteśmy maluszkiem. My jesteśmy maluszkiem. My jesteśmy maluszkiem, a to są nowe rzeczy, które nowoczesne elementy zawsze też się muszą znaleźć na płycie, ale piosenki do radia nie mylić z tym, co jest na tej płycie, bo na tej płycie jest prawda i tylko prawda, czyli jest to gitarowa. Piotr Radecki jest na tej płycie. Jest Jerzy Styczyński. Dlaczego się Jerzy Styczyński zespołu Jam zgodził? Bo przyjechał, zobaczył, że jesteśmy normalne synki, wszystko nagrywamy, gramy. Mówi, słuchajcie, wy jesteście wierni żywym instrumentom. I mogę u was zagrać. Słuchaj, przyjechał, zagrał, posłuchał i zagrał jeden strzał, jeden zabity. On w ogóle nie grał więcej. To też świadczy o wielkości tych osobowości, które grają już lata na scenie o zespole Jam, o tych wszystkich przebojach, które znamy i kochamy i się na tych piosenkach wychowaliśmy. Prawdziwa muzyczna płyta. Fil 5. Fil 5, tak. Szukajcie na pewno też na platformach wszelkich streamingowych. Platformach streamingowych. Ale też jeśli ktoś kolekcjonuje płyty i słucha sobie płyt, to proszę bardzo, takie wydanie. Słuchajcie, czy ja mogę zabrać ci tę płytę? Ty zabieraj tę płytę, piszcie w komentarzach, czy ładnie... Piszcie, szanowni państwo, w komentarzach, czy ładnie zareklamowałem płytę. Nie piszcie, że beczę jak koza. Tylko zobaczcie, jak wygląda żywy zespół po 15 latach, taki już troszeczkę bardziej stąpający na ziemi, troszkę mocniej. Taki dojrzały już bardziej. Taki bardziej dojrzały. Tak. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Jutro Piotr Kupicha będzie kierował serwisem plejada.pl, więc wbijajcie jutro na plejadę.pl, aby zobaczyć, co też Piotr wymyślił. Dobrze, będę dla was grał na gitarze. Słuchajcie, mamy kilka godzin, więc będę po prostu przez 4-godzinny koncert będzie. Zapraszamy do Plejady. Polecamy. Dzięki. Dobrego dnia. Dobrego dnia również.